Witam bardzo serdecznie na kanale Salna i Tarot, tarociska Fortuna kłania się dzisiaj. Horoskop tygodniowy od 25 do 31 marca. Zaczynamy od byka, potem panna i koziorożec. Także zaczynamy karty tarota, potem cygańskie dopowiadające na sam koniec. Dobrze, zaczynamy. Zobaczmy, co tutaj dla byka. W nowym tygodniu świątecznym. U byka ładne karty, proszę bardzo. Tak, poniedziałek, jakieś wiadomości tutaj dla Was. Karta posłańca. Przychodzi listonosz z zaproszeniami, z jakimiś wiadomościami. Tu oczywiście macie plan na ten dzień, a może nawet na cały tydzień, tak? Planujecie. We wtorek, kochani, podwójna, tutaj karta dwójki monet, decyzja do podjęcia, dwoistość, wybory. No, coś się będzie działo takiego, że trzeba będzie podjąć decyzję, nie będzie pewności. W środę duże tutaj duchowieństwo, ochrona z góry, kapłaństwo. Możecie mieć spotkanie z ważną osobą dla Was. Również niektórzy mogą mieć spotkanie z lekarzem. Ważne. Także tutaj na pewno co będziecie robić, to sobie poradzicie w środę z tym dniem. W czwartek, kochani, rutynowo. Oszczędzacie oczywiście finanse na jakiś cel, działacie bardzo rozważnie. Nawet bym powiedziała, że jest tutaj trochę blokady, tak? Ale wszystko zaplanowane w terminie będzie się odbywało w czwartek. Także jak macie obiad na ten czas, na tą godzinę, to będzie obiad. Jak macie pracę, to będzie praca i tak dalej. W piątek paść kielichów, spotkanie, prezent od kogoś młodego. Tutaj zaproszenie z dziećmi, jest dobra, pozytywna energia, są wiadomości i oczywiście to jest taki uśmiech losu, ja na to mówię. Paść przynosi bardzo dobre nowiny i jest szczęście. W sobotę tutaj ta piątka mieczy psuje cały tydzień u byka, bo oczywiście jakieś spory, kłótnie, poniżanie, niskie energie, ktoś będzie może agresywny w Waszą stronę, nie dawajcie się w sobotę. Też możecie walczyć sami z sobą niektórzy, bo niektórzy mają dobre tutaj relacje koło siebie, ale walczą z jakąś ponurą, czarną chmurą, tak? Także sobota, taki dzień, moi drodzy, może Was boleć głowa na przykład i też to będzie czarna chmura, którą będziecie od siebie odganiać. A w niedzielę tutaj już jest super, bo dużo ludzi koło Was, wszyscy chcą rozmawiać, fajna współpraca, plany na przyszłość omawiacie. Także oprócz soboty bardzo pozytywny tydzień. W zdrowiu uważamy na bóle głowy, podwójne narządy, odporność, układ pokarmowy. Może coś zaszkodzić delikatnie, delikatnie. I tutaj dużo ochrony z góry, macie dużo duchowieństwa, ale będziecie źli na kogoś. Może być drobna sprzeczka. Drobna sprzeczka z kimś z daleka, ale dacie sobie radę, mam nadzieję. No dobrze, kochani, zdrowych, spokojnych świąt dla Was. I przechodzimy teraz, kochani, do był byk, teraz przechodzimy do panny. Od 25 do 31 marca. Kolejny tydzień świąteczny. O, u panny idą zmiany. Dobrze. Poniedziałek zaczynacie od zmian, od transformacji sporej. To, co sobie zaplanujecie, będzie w innym wydaniu, ja bym tak powiedziała.
Także tutaj ta zmiana przychodzi w tym momencie, co ma przyjść, i oczywiście tak, to jest zaplanowane być może właśnie z góry, tak? Uważajcie na zdrowie przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, i aby nie wchodzić z kimś w spory, bo tutaj jest taka przesłanka, że ten tydzień może być taki sporny dla Was. We wtorek szybka wiadomość, też niespodziewana wiadomość od kobiety. No i tutaj ta wiadomość przyniesie zmiany. Ta wiadomość nie będzie do końca pozytywna, nie ucieszy to Was, bo to może być jakaś Wasza rywalka, na przykład w środowisku zawodowym. W środę właśnie są takie smuteczki u Was, trochę oczekiwanie na poprawę losu, na zmianę. Czujecie się troszkę smutni, możliwe, że ktoś Wam coś powie przykrego, także tu na środę trzeba uważać. W czwartek, pomimo tego, że będziecie smutni, to ruszycie do przodu. Możecie mieć poczucie zablokowania tutaj, ale dacie radę. Poczucie, że coś nie wychodzi tak, jakbyście do końca chcieli, ale i tak idziecie po swoje. Takie niedocenianie, czy to w pracy, czy gdziekolwiek, tak? Liczycie na siebie w ten czwartek. I w piątek jest spokój, bezpieczeństwo, rodzina, rozmowy. Piątek przynosi rozwiązanie w sprawach rodzinnych, domowych i omawianie planów. Jest pełna satysfakcja już w piątek. W sobotę podróż, gdzieś będziecie wyruszać, ale tak lokalnie 100-200 km, jest zadowolenie. Nowe pomysły przychodzą do głowy i oczywiście działanie. Jest ten sukces. Niedziela, rozmowa z mężczyzną, to może być wdowiec, rozwodnik, to może być ktoś, kto miał dużo w przyszłości problemów, tak? I tutaj trzeba będzie porozmawiać. Też robienie jakichś planów przez Was. Być może nie sami, być może z tym mężczyzną będziecie planować jakieś działania na przyszłość. Zdrowotnie w tym tygodniu zmiany, układ krążenia może dokuczać u niektórych. Zmiany kostno-stawowe. No, układ krążenia, bo tu pięć kart o tym mówi. Także uważajcie na swoje serduszko, na tętno i tak dalej, na ciśnienie krwi. To jest priorytet. Nerwobóle jakieś mogą być. Ale kochani, tutaj nie o zdrowiu, bo jesteście bardzo zadowoleni pomimo problemów, które przyjdą. Czeka Was wyjaśnienie w sprawach bardzo ważnych dla Was, a mianowicie urzędowych czy sądowych, ponieważ będą z tego jakieś pieniądze. Jakieś dosłownie, bo tutaj jest ta karta jakichś pieniędzy. Czyli nie wiadomo, czy to będą duże, mniejsze czy większe, ale będą. Zasłużyliście na to i podejdziecie do tego bardzo poważnie i będziecie usatysfakcjonowani. Także ja Wam życzę dużo szczęścia i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Pozdrawiam wszystkie panny i przechodzimy do koziorożca. Tutaj nie widać tego koziorożca. Koziorożec, długi znak. No dobrze. Od 25 do 31 marca. Ja już myślałam, że to koniec, a to jeszcze. Tak się czasem te tygodniowe horoskopy właśnie ciągną, moi drodzy. Dla mnie tak mi się wydaje, że bardzo długo nagrywam. A to przecież tylko moja wyobraźnia, tak? Poniedziałek. Zobaczcie, jaki ważny tydzień dla koziorożca. Arkana główne. Raz, dwa, trzy, cztery. No, poniedziałek, karta księżyca, powracają osoby, sytuacje, uważajcie na manipulacje, tak? Możliwe, że coś tam się wyjaśni w poniedziałek.
coś z osobami, na przykład z sytuacjami z przyszłości. Ktoś może powróci do Was. We wtorek karta mocy, no tutaj ja bym powiedziała, że będzie ta witalność u Was, będziecie gdzieś na zewnątrz może i też chęć pomocy dla innych osób, starszych osób, dzieci i razem wspólnie będziecie coś działać. Może przyniesiecie komuś zakupy do domu i tak dalej, pomożecie w takich sprawach codziennych. W środę jest królowa monet, praktyczna osoba, zadbana, dba o swój dom. Też możecie robić jakieś zakupy, sprzątać w domu i oczywiście kupować coś do domu. W czwartek karta Słońca, bardzo tutaj jest dużo komfortu, dużo radości, przychodzą dobre nowiny w sprawach finansowych, szczególnie dla Was. Nie spodziewacie się tego. Możliwe, że dostaniecie tutaj bardzo dobre jakieś propozycje, dobre newsy, informacje przyjdą. Ale tutaj tak finansowo, ja widzę ten rozwój. Duże szczęście jest przy kobiecie dla Was. Przy Waszej żonie, przy Waszej partnerce w czwartek. W piątek koło fortuny, podróże, dobra pasa. Cieszcie się, dużo ludzi koło Was, cieszcie się z życia, z każdej chwili. Tutaj też mogą być jakieś wygrane losowe, dobry los, dobra pasa, naprawdę bardzo dobry tydzień dla Was. Sobota, dużo wiadomości, bardzo dużo ludzi koło Was, możecie wyruszać parę razy z domu, niektórzy nawet samolotem będą mieli podróż. Sobota jest dniem takim dynamicznym, też uważajcie na rozrzutność, aby za dużo nie wydać. Niedziela, poświęcony czas dla rodziny, otrzymujecie jakieś prezenty, dobre wiadomości, jest sukces, jest dużo szczęścia. Na wirusy, bakterie troszkę trzeba uważać zdrowotnie i układ pokarmowy. I to wszystko. Macie kobietę, macie miłość koło siebie w tym tygodniu, też możecie się spodziewać jakiegoś gościa, ale też dobrych wiadomości finansowych. Przyjdą pieniądze. No super, naprawdę bardzo dobry tydzień. Ja Wam życzę świątecznego tygodnia, dużo wspaniałego, dużo zdrowia i oczywiście spokoju i miłości. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.